sposób, że dwa lata temu, czy może już to będzie chyba prawie trzy, dostałem informację z Polskiej Zielonej Sieci. Dwa lata temu. Z Polskiej Zielonej Sieci mieliśmy informację, że jest zorganizowane forum w Rumunii, Forum Suwerenności Ludnościowej Europejskiej. No i pojechaliśmy tam ekipą z Polski. I tam pojawiła się inicjatywa, pomysł taki, w zasadzie na prośbę, taką sugestię organizatorów ruchu Suwerenności Jeleni, że Polska powinna dołączyć. Powinniśmy tutaj zorganizować taką organizację, która zajęła się tym tematem. No i tam właśnie w Rumunii, w Cluj-Napoca, dwa lata temu powstał pomysł i inicjatywa założenia Jeleni Polska. Potem, krótko potem, było dużo energii i entuzjazmu. Krótko potem, już w Polsce, po powrocie, doszliśmy do wniosku, że naszym planem i celem działania będzie zorganizowanie takiego polskiego forum. No i szczęśliwie udało się to zrobić. I teraz jesteśmy w Warszawie, w fajnym miejscu i mamy pierwsze polskie forum suwerenności ludnościowej. No, ważne to jest dlatego, że chcemy wszyscy dobrze, zdrowo jeść. I ważne jest również to, że dlatego, że wychodzimy do ludzi i szukamy sposobów dotarcia, podnoszenia świadomości społecznej. Bez tego nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć. Tejże właśnie suwerenności ludnościowej. To jest święty spokój. Można siedzieć wtedy w domu przy własnej grządce i patrzeć jak rośnie, cieszyć się jak rośnie. Ale tak poważnie, no to jest stan taki, docelowo marzy mi się coś takiego, że podróżując po Polsce, a dużo podróżuję, nie będę musiał kupować przemysłowo przetworzonej żywności, bo często jestem tego zmuszony, bo nie mam innej opcji. Chciałbym, żeby w sklepach, normalnych sklepach, żeby wróciły na normalne sklepy, żeby to była ta lokalna, zdrowa, ekologiczna żywność, żeby to była podstawa. To tutaj w rozmowach, na panelach dyskusyjnych pojawił się już ten temat, że to właśnie żywność przemysłowa powinna być oznaczana jako, a ta zdrowa powinna być po prostu zdrowa, normalna, nieoznaczana, a nie tak jak jest teraz, opacznie. Dobrą żywność musimy certyfikować i oznaczać jakimiś wielkami zdrowej żywności. Byłoby zorganizować taką właśnie akcję publiczną, jako aktywistyczną, oddolną. Oznaczać produkty, te normalne produkty, które stoją na półkach, takimi małymi typimi czaszkami. Może za ostro, ale przynajmniej jakimś wykrzyknikiem. Potrzebujemy oświaty, potrzebujemy edukacji, potrzebujemy zaangażowania społecznego. Przede wszystkim, moim zdaniem, to jest działanie na poziomie podnoszenia świadomości społecznej i bo wtedy, jeżeli będzie ta ilość osób odpowiednia, która będzie się domagać, ten popyt będzie na zdrową, ekologiczną żywność, lokalnie produkowaną wtedy ze strukturą całej układanki, to wtedy myślę, że będziemy zbliżać się w dobrym kierunku do docelowej suwerenności. Tworzenie właśnie takiej sieci znajomych i oddolna inicjatywa, łączenie ludzi na poziomie przyjaźni i współpracy ma temu służyć. Ten rok ma być temu dobry, podobno, więc rokiem jest współpracy dobry i liczba się będzie rozwijać. Dla nas bardzo poważny moment. Myślę, że w momencie, kiedy nastąpi wzrost naszej siły, nasza siła wzrośnie i będziemy zaczynać odgrywać coraz większą rolę w społeczeństwie i w tak zwanym podziale na rynku, to można się spodziewać bardzo silnego oporu z drugiej strony, czyli ze strony dużych korporacji i ośrodków władzy, które w tym momencie decydują o systemie dystrybucji żywności i modelach konsumpcji, więc możemy się spodziewać oporu i też dobrze byłoby się na to przygotować. Nie reagować zbyt emocjonalnie w niektórych sytuacjach, więc spokojnie, krok za krokiem, mamy się do przodu. Z
zacznijmy od siebie. Taka jest też chyba najprostszy sposób zmiany świata na lepszy. Znaczy, trzeba zacząć od siebie. Więc, jeżeli będziemy w tą stronę dążyć, żeby eliminować te z własnej diety, czyli eliminować niepotrzebne, zbędne produkty, jakieś przychodzą z zagranicy, uzdrawiamy własną dietę, nie patrząc na własne, patrząc na własne potrzeby, mniej cukru, mniej produktów przetworzonych. I to powoduje, że w skali większej, społecznościowej, zaczyna wzrastać zapotrzebowanie na produkty lokalne, zdrowe, ekologiczne i w efekcie zaczyna się ta kula śnieżna, oddolna, spokojna praca, tak zwana cicha rewolucja, praca u podstaw, poprawa jakości w kontekście ekologii, poprawa jakości życia, zmiana trybu życia, budowa oddolnych struktur współpracy. Troska o inny, troska o ziemię, podstawowe zasady etyki środowiskowej, etyki permakultury. W ten sposób to widzę. Raczej bez jakiejś chociaż akcje oporu wobec nadużyć i tak jak w przypadku Puszczy Białowieskiej chociażby i mobilizowanie ludzi wokół pewnych akcji niedobrych i złych procedur, sposobów funkcjonowania też są ustalone. Bo często właśnie takie sytuacje budzą świadomość, dotykają nas gdzieś głębiej, więc decydujemy się na zmianę. Tylko że taka zmiana chwilowa, protest chwilowy na ulicy powinien jednak mieć kontynuację w zmianie sposobu życia. Nawiązywanie nowe znajomości, nowe kontakty, konsolidacja środowiska. Widzę, że jednak temat żywności jest bardzo dobrym punktem wyjścia do organizacji, bo potrafi skupić osoby z bardzo różnych środowisk, bo to jest ten poziom łączący nas. Żywność i to żyjemy i oddychamy, tak samo powietrze jest istotnym elementem i kwestie generalnie zdrowia. Więc Forum Suwerenności już widzę, że przynosi efekty i że będziemy mieli jakiś konkretny plan działania, także uda nam się wypracować w trakcie tego forum, podczas grup roboczych, strategię na ten rok i że będziemy wspólnie ją realizować.